magiczny kwiat. Kwiat paproci. To najkrótsza noc w całym roku. Nadzwyczajnego szczęścia trzeba, żeby móc na niego trafić. W roku najkrótszą noc świętojańską, samego kwiatka z początku rozeznać trudno, bo wydaje się maleńki, brzydki, niepozorny, a dopiero urwany przemienia się w cudownej piękności i jasności jeli. Marzeniami, że znalezienie go zapewni wieczny dostatek. Nocą świętojańską on kwitnie krótko, póki kury nie zabiją, a kto go zerwie, ten już będzie miał co chce. Będzie miał co chce. Szukano, marząc, że dzięki magicznemu kwiatu będą mieć wszystko. Nie było mnie w tą noc świętego Jana, lecz kwiatu nikt nie znalazł. A ja chciałem tylko kwiat, żadnych innych skarbów. Kwiat to był skarb sam w sobie. I kwiat poczekał na mnie. Szedłem lasem, ukazał się przede mną i przemówił do mnie. Inni mnie szukali, lecz chcieli innych skarbów. Ty szukałeś mnie i dlatego znalazłeś. Dostrzegłem piękno, zerwałem. Okazało się, że paproci to kwiat. Teraz pielęgnuję go każdego dnia i w każdą noc zachwycam się nim i pielęgnuję.